Kiedy samochód w nazwie ma słowo Discovery, to raczej będzie przeznaczony dla osób, które będą chciały jednak odkrywać. No właśnie, ale jaki jest tak naprawdę piąta generacja Land Rovera Discovery, tego słynnego Discovery, który podbijał praktycznie wszystkie możliwe światy i wszystkie możliwe tereny? No właśnie, zapraszam Was do testu i recenzji najnowszego Land Rovera Discovery w wersji Metropolitan Edition. Zapraszam na test. A jeśli, drogi widzu, chciałbyś zobaczyć jeszcze więcej brytyjskiej motoryzacji na naszym kanale, nie zapomnij o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki Waszym subskrypcjom my możemy Wam pokazywać taką nietuzinkową motoryzację, jak właśnie ta brytyjska. Dzięki serdeczne za subskrypcję, jedziemy dalej z tematem. Land Rover Discovery, pierwsza i druga generacja, samochody niesamowite, które były także praktycznie samochodami ultraterenowymi, samochodami przygotowanymi na długie wyprawy. Tak, bo to właśnie Discovery praktycznie obok Defendera były to największe filary sprzedaży, jeśli chodzi właśnie o brytyjską markę Land Rovera. Następnie trzecia oraz czwarta generacja, coraz bardziej ucywilizowane samochody, coraz bardziej samochody przeznaczone troszeczkę już mniej do takich wypraw turystycznych, a bardziej na przykład do sportów aktywnych, na przykład takie jak Sonie, czy jeszcze na przykład ciągnięcie łódki. Pasa generacja niesamowicie także popularna jako aktualnie samochód używany. No i przechodzimy sobie do piątej generacji, która faktycznie zmienia dosyć sporo. To jakie jest faktycznie najnowsze disco? Najnowsze disco z 2023 roku po delikatnym faceliftingu. Generacja zwana 23,5. Nowoczesna bryła oraz także tradycja, jeśli chodzi o Discovery, czyli te charakterystyczne kształty. Jeśli chodzi o naszą wersję, jest to wersja Metropolitan Edition, czyli samochód, który jest najbardziej wyposażony, a także jest tą limitowaną edycją właśnie delikatnie przeznaczoną bardziej, jeśli chodzi faktycznie o takie miejskie tereny. W naszym przypadku połączone jest to z bardzo ładnym i głęboką czernią, czyli czernią Santorini Black, która oczywiście wymaga delikatnie dopłaty, ale jest fenomenalna i cały konfig tego samochodu niesamowicie mocno mi przypada do gustu. No, możemy zobaczyć na pewno pakiet Air Dynamic, który oczywiście usportawia delikatnie ten samochód. Mamy także bardziej agresywne zderzaki, mamy delikatnie inne koła oraz ten wyraz Discovery jest bardziej jednak usportowiony. Ale to, co się najbardziej zmieniło, to jest na pewno wyraz, jeśli chodzi o wewnętrzne klosze. Nowoczesne lampy w technologii matrycowej, czyli Matrix LEDy, przywędrowały tutaj naprawdę z nowoczesną technologią, są w stanie wycinać obiekty, naprawdę działają niesamowicie dobrze i oświetlają. Z ładnym, także nowoczesnym wzorem, jeśli chodzi o światła do jazdy dziennej, to jest właśnie ta zmiana charakterystyczna, jeśli chodzi właśnie o tą wersję 23,5. Następnie przechodzimy sobie oczywiście do charakterystycznego napisu ciągnącego się modelowego, jak to przypadło na Land Rovera. No, model Discovery. Grill, który w tej wersji jest polakierowany w takim bardzo ładnym, satynowym, srebrnym kolorze i łączy się to także z tym pakietowym zderzakiem Air Dynamic, który ma także poszerzone wloty. Jeśli chodzi o samego Discovery, warto także na pewno wspomnieć o tym, że jest także szeroki. Zobaczcie, jak szeroka jest także kabina, jak szeroki jest także przód. To wszystko pokazuje masywność tego samochodu. Nowe Discovery oczywiście nie byłoby tak piękne, gdyby nie felgi. Felgi o rozmiarze 22 cali, które pięknie po prostu komponują się z tym czarnym kolorem oraz z tą dużą bryłą. To jest na pewno dosyć dobry element. W wersji Metropolitan Edition dostajecie już felgi tak zwane Diamond Tourney, które wyglądają po prostu niesamowicie. Polerowany rand, piękne, pięcioramienne felgi, to jest naprawdę coś naprawdę na niesamowitym poziomie. Do tego połączone z takim pięknym szarym kolorem, oczywiście w wersji metalicznej, robi to wrażenie. Jeśli chodzi o koła, 285x40 na R22, co pozwala w miarę w sensownym połączeniu z pneumatyką, która jest tutaj zastosowana, wybierać w szczególności nierówności.
Ale to nie koniec, jeśli chodzi o wersję P360, bo oczywiście w tej najmocniejszej wersji jesteście już w stanie mieć naprawdę bardzo fajne hamulce. Hamulce, które są sygnowane przez Brembo i to już naprawdę jest bardzo fajny element, który różni się pomiędzy oczywiście silnikami. Najmocniejsza wersja wyposażenia, 380 mm tarcza z przodu oraz 365 mm tarcza z tyłu. Do tego połączone to z 6-tłoczkowymi zaciskami marki Brembo, niesamowicie prezentującymi się tutaj w tym kolorze czarnym właśnie za tą piękną felgą 22-calową. Koła oczywiście dopełniają tą ogromną bryłę. Discovery to jest naprawdę bardzo duży samochód. 4,97 metra długości, to jest naprawdę konkretna Landara, jeśli chodzi o ten samochód. To jest jeden z większych SUV-ów, jeśli chodzi właśnie o Land Rovera oraz także względnie inne marki. Konkurencje na przykład BMW X7, Toyota Highlander oraz jeszcze parę innych oczywiście modeli z segmentu premium, takie na przykład jak Mercedes GLS. To są właśnie takie konkurencyjne samochody, bo to jest także samochód oczywiście 7-osobowy. Czarny kolor, czarne oczywiście także przyciemnione mocno szyby. Do tego relingi w kolorze czarnym, czy także dach otwierany panoramiczny. To wszystko robi niesamowitą bryłę i niesamowitą stylistyczną robotę, jeśli chodzi o ten samochód. No i nie zapominajmy o charakterystycznym elemencie, jeśli chodzi właśnie o wszystkie modele Discovery. Od Discovery Sport po Discovery Duże, właśnie ten element w formie tego słupka C, który jest właśnie także sygnetem właśnie Land Rovera. Prześwit i także oczywiście zawieszenie pneumatyczne. W tym momencie samochód jest w trybie dostępu. 20 cm okolica prześwitu, ale maksymalnie jest w stanie się podnieść w warunkach terenowych 2 do wielkości 28,7 cm, także jeśli chodzi o prześwit, co pozwoli Wam także skorzystać z napędu 4x4, który jest właśnie słynną rzeczą, jeśli chodzi o Land Rovera. No tak, ale to wszystko oczywiście także musi być jakoś sensownie zrobione. I jest sensownie zrobione, w szczególności wnętrze, do którego Was w tym momencie zapraszam. A wnętrze Disco rozpoczniemy sobie od tego, że niesamowicie uwielbiam takie połączenie. Czarny kolor z jasnym wnętrzem. Wnętrze, które jest naprawdę, jeśli chodzi o Land Rovera, zawsze dopykane, jeśli chodzi po prostu o wszystkie możliwe szczegóły. A zacznijmy sobie od foteli, które są w opcjonalnym możliwym dodatku. Są to fotele 20-kierunkowe z możliwością regulacji właśnie w 20 kierunkach. Niesamowicie wygodne, a także wyglądające niesamowicie po prostu, jeśli chodzi o ten konfig. Konfiguracja w wersji Windsor, skóra Windsor połączona z kolorem Caraway, czyli takim pięknym kolorem, który właśnie jest takim beżowym, ładnym kolorem. Niesamowite fotele ze względu na ich możliwość regulacji. 20 kierunków naprawdę robi robotę. Macie tutaj możliwość także wentylacji, podgrzewania trójstopniowego, wentylacji także trójstopniowej oraz możliwość włączenia masażu w 5 stopniach intensywności oraz w 5 różnych konfiguracjach. Możliwości są także bardzo duże, jeśli chodzi właśnie o podłokietnik kapitański z lewej, jak i z prawej strony oraz także zagłówek. Zagłówek, który jest naprawdę bardzo fajnym elementem, bo zobaczcie, że możecie go sobie także przybliżyć oraz oddalić, czy także nawet tutaj te skrzydełka dopasować sobie bezpośrednio do swojej głowy. To wszystko pozwala także właśnie w tym wnętrzu się zanurzyć, bo w końcu w Discovery będziecie chcieli podążać naprawdę dosyć duże ilości kilometrów. Przy takich siedzeniach naprawdę to wnętrze robi właśnie dużą, dużą robotę. Ale co w detalach? Chodźcie, zobaczycie deskę rozdzielczą. Deska rozdzielcza, która jest także obszyta cała skórą. Niesamowite są te materiały. To wszystko jest przyjemna, naturalna skóra w dotyku. Także te przeszycia, które są tutaj zlokalizowane, to są prawdziwe przeszycia, a nie jakieś plastikowe udawańce. W takiej oczywiście klasie premium nie ma mowy o jakichkolwiek możliwych udawaniach. Tutaj po prostu wszystko musi być miękkie. Oczywiście tutaj też są miękkie wszystkie materiały. To naprawdę robi wszystko niesamowitą robotę. Do tego zobaczcie na to. Ten konfiguracji także został wybrany zamiast Piano Black czy aluminium, został wybrany taki fornir w bardzo ładnej wersji, jeśli chodzi o drewnianą formę, a także takie przyciski i detale także robią robotę. Tutaj macie ukryty jeden schowek z zapalniczką, więc takich elementów jest też sporo. Tutaj kolejny schowek, a także i schowków, jeśli chodzi o lewą czy prawą część, także jest naprawdę sporo, więc tutaj nawet mieszczą się dosyć duże, przyjemne butelki. Jak to przystało na Land Rovera, mamy także taką kierownicę, która jest tradycyjna, jeśli chodzi właśnie o nowego Defendera, nowe Discovery oraz jeszcze parę innych modeli. Ale zobaczcie, jak ona wygląda. Czarna skóra matowa, połączona także z tym pięknym matowym chromem i tą niesamowitą skórą tutaj na środku i napisem Discovery. Tylko te łopatki, zimne metalowe łopateczki, które po prostu są bardzo dobre, a także mają laserowo wycięty plus i minus. Przed oczami kierowcy mamy naprawdę bardzo dobry wyświetlacz, który już znamy także z innych modeli. Tradycyjny układ, a także możliwość jego personalizacji oczywiście w formie mapy oraz paru jeszcze innych rzeczy, a także możliwość wyświetlenia tego, czego najbardziej lubię, czyli tradycyjnych po prostu wskaźników w formie prędkościomierza czy obrotomierza.
Przed oczami kierowcy bardziej w stronę oczywiście już jezdni macie także head-up display, na którym zlokalizowana jest prędkość oraz wszystkie możliwe asystenci, jeśli chodzi właśnie o jazdę terenową, czy także oczywiście prędkość i lane assist, czy także tempomat aktywny. Kiedy sobie odpalimy nasz samochód, ukazuje nam się nowoczesny system Land Rovera. Land Rovera w formie PV Pro, o którym już opowiadałem w przypadku Jaguara P400, Range Rovera Sporta, czy poprzedniego także innego Range Rovera. Tutaj naprawdę uwielbiam ten system. System, który jest prosty, intuicyjny, a także działa naprawdę niesamowicie dobrze i ma dosyć dużą rozdzielczość. 12 cali ekranu i kamery 360 stopni, które są po prostu, oczywiście jak to w każdym Land Roverze, naprawdę przydatne, a także mają dużo opcji także terenowych i kątów, które możecie sobie oczywiście także wybierać. Przechodząc sobie niżej, mamy ten tradycyjny układ klimatyzacji, który znamy także z Land Rovera i Jaguara. Przyciski w formie pociągnięcia oraz naciśnięcia, sterowanie także właśnie podgrzewaniem czy wentylacją i to naprawdę jest bardzo fajny element. Tutaj także jest ukryty schowek, który niestety za każdym razem jest z nim problem, żeby go otworzyć, więc to jest pewna wada, bo tak jak widzicie, niestety otwarcie tego schowka, o, udało się. I tutaj macie taką dodatkową przestrzeń, w której możecie sobie po prostu schować wartościowe rzeczy i zamknąć to także kodem za pomocą także systemu. Poniżej ładowarka indukcyjna, miejsce na drugi telefon, port USB, a także i wybierak skrzyni biegów, 8-biegowej skrzyni ZF oraz charakterystyczne pokrętło do wyboru trybów jazdy, jeśli chodzi o Land Rovera. Oczywiście mamy tutaj praktycznie w większości są to tryby off-roadowe i możliwość załączenia także reduktora, bo nasz samochód jest wyposażony właśnie w reduktor. Dwa miejsca na kubeczki oraz także dodatkowa przestrzeń, którą możecie sobie tutaj przesuwając ten element także zagospodarować. No i gdybyście podczas podróży byli bardziej spragnieni zimnych napojów, to możecie sobie tutaj także wyposażyć się w lodówkę z dodatkową opłatą, która ma 2 stopnie chłodzenia, a szczerze powiedziawszy podczas tego testu naprawdę sporo żeśmy z niej korzystali i za to ogromny plus właśnie dla tych samochodów. I tak się prezentuje najnowsze właśnie wnętrze Discovery 5. Tutaj idziemy sobie sprawdzić, jak jest z tylnym rzędem, a tutaj naprawdę miejsca także przywędrowało sporo. Po pierwsze, wejście do tego samochodu, trzeba troszeczkę zadrzeć wyżej nogę, w końcu jest to samochód bardziej terenowy. Ale po pierwsze zobaczcie, ile tu jest tak faktycznie miejsca. Miejsca na nogi naprawdę sporo, miejsca nad głową także jest, nie ma kompletnie co tutaj narzekać. Po prostu jest tutaj naprawdę dobrze. Do tego zobaczcie, jak ja dobrze jestem usadowiony. Moje nogi są idealnie podparte, moje ciało także, jeśli chodzi o kręgosłup, także jest podparte, a możemy także sobie tym sterować. Sterować za pomocą elektrycznych foteli, które tutaj mamy, możemy możliwość także regulacji właśnie fotela za pomocą właśnie tego jednego przycisku oraz dodatkowo pod całym fotelem mamy także wajchę. Możemy sobie także oczywiście fotel przesunąć oraz także odsunąć, także zwiększając przestrzeń sobie także tam z tyłu. Więc tak jak widzicie, to jest maksymalne przesunięcie i zobaczcie, że wtedy sobie dotykam już kolanami, ale maksymalnie, kiedy wtedy się odsunę, miejsca robi się tutaj naprawdę sporo. I tutaj właśnie widać rozstaw osi prawie 3 metrów, to właśnie jest naprawdę konkret. Przechodząc sobie dalej, nie możemy tutaj na pewno pominąć tego, że praktycznie nie mamy żadnego tunelu środkowego. Tunel, który tutaj jest zrealizowany, jest praktycznie płaski i za to ogromny plus. Na środku pojawiło się także miejsce praktycznie bardzo fajnych rozmiarów, które jest także w miarę niezmniejszone, więc tutaj na przykład środkowa osoba, która będzie miała okazję tutaj jechać, nie będzie zbytnio narzekać. Podłokietnik, który wyjeżdża także z tego środkowego fotela, no i naprawdę tu mamy także parę takich fajnych elementów. Pojawiły się na podsuficie także nawiewy, które są tutaj zrealizowane dla środkowego rzędu siedzeń oraz takie elementy właśnie jak tutaj, czyli mamy tutaj system Easy Click, dzięki któremu możecie sobie podpiąć waszego tableta, możecie także sobie tutaj dokupić akcesorium do powieszenia waszej marynarki i obok także pojawiło się złącze 5-woltowe, zwykłe USB, dzięki któremu możecie naładować na przykład waszego tableta zamontowanego tutaj na stojaku. A jeśli chodzi o zadbanie pasażerów z tyłu i jeśli chodzi o klimatyzację, to na pewno jest bardzo fajny plus w tym samochodzie, bo macie 4-strefową klimatyzację za pomocą tych nawiewów oraz oczywiście nawiewów zlokalizowanych po prawej stronie. Macie tutaj zadostarczone naprawdę świeże powietrze oraz możliwość jego regulacji. Lewa strona, a jak i prawa strona może spokojnie sobie oddzielnie sterować klimatyzacją i co ważne, także macie możliwość włączenia podgrzewania trójstopniowego fotela oraz także możliwość wentylacji trójstopniowo fotela. To jest naprawdę rzadki element w takich samochodach. Taki element występuje na przykład w droższym, bardziej luksusowym Range Roverze, a my mamy tutaj to w naszym Discovery. Więc to tyle, jeśli chodzi o środkowy rząd. W końcu trzeba zająć jeszcze miejsce w ostatnim rzędzie siedzeń. A kiedy macie więcej pasażerów, musicie wykonać pewną czynność, którą Land Rover bardzo mocno ułatwił, w szczególności przez elektryfikację tylnego rzędu siedzeń.
Tutaj w tym miejscu macie zlokalizowane przyciski, za którą pomocą możecie sobie otworzyć właśnie trzeci rząd siedzeń. Wystarczy, że naciśniecie sobie jednym przyciskiem i w tym momencie dzieje się taniec. Taniec tak naprawdę przedniego i tylnego rzędu siedzeń. Przedni rząd siedzeń się delikatnie pochyla oraz umożliwia także po prostu otwarcie tego trzeciego rzędu siedzeń. I w tym momencie ja wystarczy, że sobie kliknę jeden przycisk i momentalnie przesuwa się także mi ta część, żebym mógł łatwiej tam jednak wsiąść. Po prostu pociągam sobie delikatnie przód i w tym momencie mogę przez ten otwór sobie delikatnie wejść, co oczywiście w takich samochodach jest dosyć karkołomne, bo niestety musicie to zrobić dosyć mocno pokracznie. I w tym miejscu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda właśnie ten trzeci rząd, jeśli chodzi właśnie o siedzenia. Przejechało tu ze mną parę osób i naprawdę nie narzekało kompletnie, jeśli chodzi o miejsce. Możecie także sobie właśnie doregulować odpowiednio tak miejsce, żebyście mieli miejsce na kolana oraz miejsce nad głową. Ale warto tutaj wspomnieć na pewno o tym, że jest tego miejsca o wiele więcej niż na przykład w Toyocie Highlander, czy na przykład w Hyundai Santa Fe, czy jeszcze na przykład w Discovery Sport, który także posiada właśnie ten trzeci rząd siedzeń. Tu jest o wiele lepiej, bo po prostu macie o wiele więcej miejsca, macie więcej miejsca na nogi i wasze kolana nie są także pod brodą, co jest najważniejszym elementem, który jest problemem w takich samochodach. Jeśli chodzi o udogodnienie, na pewno możecie tutaj spodziewać się miejsca na kubeczek, miejsca na odłożenie parę drobiazgów. Pojawiła się także tutaj trójstopniowa możliwość podgrzewania nawet tych tylnych rzędu siedzeń, więc za to ogromny plus, a także taki miękki podłokietnik, który jest obity skórą i posiada także tutaj miejsce na odłożenie drobiazgów oraz jeden port USB-C. Do tego nawiew także jest na trzecią także tutaj strefę, więc nie ma tutaj żadnego problemu. No i okno panoramiczne, które jest nade mną, doświetla tutaj bardzo mocno także ten trzeci rząd siedzeń i możecie sobie spokojnie tutaj usiąść, rozgościć się oraz po prostu patrzeć przez to wielkie okno oraz te okna po boku, które po prostu są tutaj. Jeśli chodzi właśnie o to miejsce, no to tak jak wam teraz mogę zademonstrować, wystarczy także posunąć tą kanapę, ona w tym momencie automatycznie także jeszcze się przystosowuje i zmniejsza także miejsce tutaj na kolano. Delikatna możliwość także przesunięcia i przesunięcia tego przedniego rzędu siedzeń daje wam taką możliwość, że tutaj mogą wygodnie, komfortowo podróżować naprawdę 7 dorosłych osób, co udało mi się także wykonać podczas tego testu i kompletnie zbytnio nikt tutaj na to nie narzekał. Więc no, ale mamy także pewną wadę, czyli bagażnik. A wadą takiego rozwiązania jest bagażnik. Bagażnik, który niestety posiada niewielką pojemność. Pojemność w Discovery po rozłożeniu wszystkich możliwych siedzeń pozostawia wiele do życzenia, bo to jest raptem 171 litrów. 171 litrów to nie jest duża wartość, to jest taka wartość, jaką możecie spotkać na przykład w Fiacie 500, gdzie w którym naprawdę ciężko jest się spakować na przykład na dłuższy wyjazd. I tak jak widzicie, aktualnie torba 20-litrowa, jeśli chodzi o ten samochód, praktycznie jest tu wciśnięta na styk. Bardzo fajnym elementem tutaj, który jest na pewno w Discovery, to jest ta właśnie półeczka. Półeczka, która właśnie wyjeżdża sobie po to, żebyście mogli sobie spokojnie także na niej usiąść. Półeczka przystosowana także do większych obciążeń. Tutaj okolice 150-200 kg spokojnie możecie sobie w dwie osoby usiąść. No tak, ale trzeba teraz troszeczkę powiększyć cały ten bagażnik, bo jednak kubatura jest spora. I wykorzystując tutaj ten panel, który mamy z tej strony, sobie schowam najpierw ten ostatni rząd siedzeń. I tak jak widzicie, cały taniec się dalej dzieje. Ten samochód naprawdę potrafi to zrobić praktycznie wszystko za nas. I w tym momencie możemy się pochwalić naprawdę ogromną pojemnością. Discovery ma 980 parę litrów pojemności bagażnika, która naprawdę robi wrażenie. Jest tu po prostu ogrom przestrzeni. Czasem, tak jak widzicie, elektryka działa lepiej albo gorzej. Potrafi na przykład jeden fotel zostać w innej pozycji, bo na przykład zostawiliście go w ostatniej pozycji i on sobie zapisuje. Więc to po prostu czasem jest delikatnie irytujące, ale działa. W tym momencie macie 2061 litrów pojemności bagażnika, więc spokojnie, bez problemu możecie się tu wyspać w dwie osoby, bo przestrzeni jest co niemiara, więc możecie na pewno się przespać. Możecie także przewieźć lodówkę, przewieźć praktycznie większość elementów, jakie można przewieźć w takim samochodzie. Naprawdę przestrzeni jest tutaj naprawdę niesamowicie dużo, a wystarczy po prostu pociągnąć jeden przycisk i w tym momencie ten rząd właśnie w tym momencie wraca z powrotem do swoje miejsce. Jeśli chodzi o udogodnienia, oprócz tej świetnej właśnie ławeczki, macie tutaj także roletę, na którą jest przeznaczone także miejsce. Cały ten panel, który jest także tutaj zlokalizowany, możecie sobie tutaj na pewno także podnieść oraz opuścić także tylną oś po to, żeby było wam łatwiej załadować pakunki, czy także wypoziomować się względem przyczepy, którą chcecie tutaj sobie właśnie także podnieść, czy przyczepić.
oraz tak jak wspomniałem już o elektrycznym haku, także możecie go z tej perspektywy sobie bez problemu właśnie wyciągnąć. I tak jak ładnie nam w tym momencie wyjeżdża elektryczny hak. Ostatnim elementem pewnie pomyślicie, co z tą półeczką, gdybyśmy chcieli zamknąć właśnie naszą klapę bagażnika. Nad tym inżynierowie także pomyśleli, wszystko składa się za pomocą jednego przycisku i możemy sobie przejść do tyłu, jeśli chodzi o Discovery. No i moi drodzy, najbardziej charakterystyczna część stylizacji, czyli tylna część Discovery. Tutaj mamy najbardziej, szczerze powiedziawszy, fanów oraz krytyków tego samochodu, ze względu na to, że rejestracja jest przerzucona bardziej w lewą część samochodu. Jednym się to bardziej podoba, drugim mniej, ale szczerze powiedziawszy, mi najnowsza wersja Discovery dosyć mocno przypada także z tyłu, jeśli chodzi o gust. Na pewno w guście są na pewno takie dodatki, jak właśnie ten spoiler. Spoiler, który jest bardzo długi, a także bardzo charakterystyczny właśnie dla wersji Air Design. Polakierowany w pełni w czerni, to robi na pewno dużą robotę. Do tego szyba. Szyba, która jest dosyć wąska, ale także nie posiada jakiejkolwiek wycieraczki. Mamy tutaj tak zwany clean look ze względu na to, że wycieraczka umiejscowiona jest tak jak na przykład w Lexusie RX-ie czy w innych parę modelach. Jest tutaj na górze właśnie pod tym spoilerem. No i nowoczesne światła, które zostały przemodelowane razem z przednimi, tak samo i tylne. Nowoczesny wzór tego Discovery także tutaj przywędrował, także są to w pełni LED-owe światła, dzięki którym także macie naprawdę bardzo ładną tą widoczność. Połączone także z takim dużym elementem srebrnym na dole, delikatnie to właśnie pokazuje, że ten samochód jest bardziej lekko uterenowiony. Oczywiście nie przejdziemy do wrażeń z jazdy, nie pomówiąc wam, co mamy także pod maską naszego pięknego Land Rovera. Nowe Disco jest, ma możliwość także kilku silników. Dokładnie cztery silniki znajdują się właśnie w gamie silnikowej naszego Discovery. Jeśli chodzi o naszego Discovery, my mamy najmocniejszą wersję P360, ale zacznijmy sobie od możliwości, jakie w ogóle mamy silniki. A zaczniemy sobie od najpraktyczniejszych jednostek diesla. Wtedy, kiedy robicie dosyć duże przebiegi, wybierzecie sobie właśnie silnik wysokoprężny i to bardzo fajnie, bo faktycznie te silniki jeszcze są. D250, czyli silnik 250-konny, 6-cylindrowy o mocy 250 koni oraz także silnik D300, czyli 300-konny diesel, jeśli chodzi właśnie o najsłynniejszego diesla i najfajniejszego diesla, jeśli chodzi właśnie o całą grupę JLR. Bardzo fajne jednostki, także w miarę oszczędne, jeśli chodzi o popyt swój na paliwo i to jest naprawdę bardzo fajny element. Do tego przechodzimy sobie do silników benzynowych, czyli z literką P. P300 oraz P360. P300, czyli 300-konny silnik, 4-cylindrowy, turbo doładowany, naprawdę o wysokiej także kulturze pracy. Oraz P360, czyli najmocniejsza wersja silnikowa, taką jak my aktualnie posiadamy i to jest moc 360 koni, 500 Nm i 6,5 sekundy do pierwszej setki, co robi naprawdę bardzo dobre wrażenie. Silnik P360, mieliśmy już z nim okazję także do czynienia w na przykład w Jaguarze FPS-ie P400. Tak, to jest ten sam silnik, który już dla Was testowaliśmy w zimę. To jest jeden z najlepszych silników, jeśli chodzi właśnie o konstrukcję samego JLR-a. Jaguar i Land Rover niesamowicie dobrze współpracowali, także bardzo dobrze zrobili ten silnik zwany silnikiem Ingenium. 6 cylindrów w rzędzie, to jest naprawdę bardzo fajny silnik ze względu na jego kulturę pracy oraz także wyważenie. 3 pierwsze cylindry są przed przednią osią oraz 3 cylindry są za przednią osią. Bardzo dobrze jest wyważony ten silnik. Do tego turbo doładowanie, dosyć także nowoczesna miękka hybryda, która jest tutaj dostosowana oczywiście w systemie start-stop. To naprawdę dosyć dobrze wszystko robi robotę i potrafi ten samochód naprawdę także dobrze napędzić. Jeśli chodzi o średnie zużycie paliwa, WLTP podaje okolice 10,5 litra na 100 km. Oczywiście w mieście musicie bardziej zarezerwować jakieś okolice 12, maksymalnie 13 litrów na 100 km. Średnie spalanie z trasy do Warszawy 10,1 litra ze 100 km. Naprawdę jadąc takie okolice 120 do 140 km na godzinę na tempomacie. Faktycznie da się trochę mniej, chociaż 10 litrów średniego spalania, no Jaguar potrafił zejść delikatnie niżej, a tutaj jednak się nie da, przez stały napęd 4x4. Ale warto także pochwalić Jaguara i Land Rovera za to, że postanowili tutaj zamontować jednak większy zbiornik paliwa, bo 90-litrowy, co pozwoli Wam przejechać w takich optymalnych warunkach, myślę, że okolice 700-800 km na jednym tankowaniu, jeśli chodzi właśnie o zbiornik Discovery, więc to powinno zrobić robotę, tak jak właśnie robi robotę ten silnik w tym oto pięknym disco. No to czas, moi drodzy, tą dyskoteką w końcu pojeździć. Jak jeździ najnowsze Discovery? Ja tylko zamknę jeszcze dach, tak żebyście mnie lepiej słyszeli. Jak jeździ najnowsze Discovery? Jeździ bardzo mocno, komfortowo. Tak jak nas przyzwyczaiły w większości Land Rovery, to są samochody, które po prostu
niemniej się chce podróżować tak powoli, dostojnie, chcecie przemierzać te kilometry w spokoju i cieszyć się tymi kilometrami, które podążacie. I tak faktycznie jest. Discovery to jest kolejny samochód, który pokazuje to, że Land Roverem chcecie delektować się jazdą, chcecie wykorzystywać te kilometry do tego, żeby cieszyć się tym samochodem we wnętrzu, cieszyć się jego audio i cieszyć się jego walorami, jeśli chodzi o offroad, czy także właśnie o podążanie na przykład trasą autostradową. Jeśli chodzi o disco, ja mam parę, szczerze powiedziawszy, uwag. Zacznijmy sobie na przykład od zawieszenia. Zawieszenie, które tutaj jest, oczywiście jest bardzo zaawansowane, skomplikowane technicznie. Wielowahacz z tyłu to ma taką technologię i tyle tych różnych wahaczy, że naprawdę tu jest tego sporo. Przód też nie jest kompletnie jakoś taki prosty, tam budowa jest konkretna, ale daje to w miarę dobry efekt, szczerze powiedziawszy, w połączeniu także z pneumatyką jest naprawdę nieźle. Wybieranie nierówności, wybieranie dziur, praktycznie w większości możecie zapomnieć o jakimkolwiek istnieniu takich rzeczy, a w Polsce jednak sporo do takich dziur mamy. Większość progów zwalniających praktycznie dla Was nie istnieje. Jedynie co dla Was istnieje, to praktycznie są zakręty i to jest ten problem. Bardzo mocno Discovery się buja. Z lewej na prawą to są po prostu bardzo, bardzo duże wartości tego bujania i trochę już takie nieprzyjemne. W szczególności będą nieprzyjemne dla osób siedzących w trzecim rzędzie. I to jest właśnie największa wada tego samochodu, jeśli chodzi właśnie o takie po prostu bujanie. Dlaczego jest to wada? Dlatego, że na przykład w Range Roverze Sporcie macie zastosowany tak zwany system aktywnego utrzymywania samochodu, a dokładniej aktywnych stabilizatorów, które faktycznie utrzymują ten samochód tak, żeby on się nie przechylał nadmiernie. Tutaj tego nie ma i to właśnie jest najbardziej odczuwalne, że kiedy macie taki zakręt, 50 parę kilometrów na godzinę, czujecie, jak ten samochód delikatnie zaczyna pływać na boki. I to jest jego największa taka wada, która może delikatnie gdzieś przeszkadzać. Ale kiedy wchodzicie z normalną prędkością i jesteście na to przygotowani, to i tak jest naprawdę dosyć nieźle, bo komfort tego zawieszenia jest na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Tak jak przyzwyczaiły nas już po prostu Land Rovery, wygłuszenie niesamowicie cicho jest tutaj wewnątrz. Idziemy 90 prawie kilometrów na godzinę, a ja kompletnie nic tu nie słyszę. To jest naprawdę świetne. Podwójnie klejone szyby, do tego wygłuszenie. Tu możecie pokonywać te kilometry i to jest wręcz niesamowite i że po prostu tym samochodem się chce. A silnik także jest taki, który praktycznie też właśnie się chce. Naciskacie pedał przyspieszenia i wyrywa Was 360 koni do przodu. Skrzynia 8-biegowa ZTFA nagle zrzuca z 6 biegu, z 7 biegu, z 8 biegu na 3, na 2 i nagle dostajecie naprawdę niezły pocisk. Chociaż szczerze powiedziawszy, ona potrafi jednak zamulić ten silnik, ze względu na to, że czasem są takie momenty, kiedy jedziecie sobie na tym 6-7 biegu, naciskacie pedał przyspieszenia i jest taka turbodziura, która nie występowała na przykład w Jaguarze P400 F-Pace, którym był ten sam silnik, tylko że miał 40 koni więcej. Co nie zmienia faktu, że silnik, który jest tutaj zastosowany, jest aksamitny w pracy. 6 cylindrów to jest naprawdę królewski silnik, jeśli chodzi o ten samochód, bo po prostu jest tak aksamitnie wyważona jego praca, że jest to niesamowite. Uwaga! Rondo! Możecie zobaczyć teraz, jak ten samochód się buja. Jak mocny jest przechył tego samochodu. Parę kółek po rondzie i już czujecie, że macie dosyć. I to najbardziej właśnie obrazuje, jak ten samochód właśnie się buja. Ale szybko wracając do silnika. Naprawdę bardzo fajny spół turbosprężarki. On na pewno, naprawdę się bardzo fajnie to wszystko napędza. 360 koni tego samochodu to jest naprawdę wystarczająca wartość, żeby napędzić 2 tony 400 kg masy, bo jednak Discovery należy do ciężkich dosyć samochodów. Choć po prostu mamy czym to napędzić. Napędzane jest to przez 4 koła cały czas, tak jak też jest tutaj to widoczne, cały czas napęd 4x4 jest aktywowany. Tu jest troszeczkę różnica pomiędzy Jaguarem a Land Roverem. W Land Roverze zawsze macie 4x4. W Jaguarze najczęściej jedziecie na samym tylnym napędzie i przód jest dołączany, więc tutaj jest taka różnica i to też przechodzi potem delikatnie w spalanie. Co ciekawe, nie macie kompletnie trybu sport. Kiedy wyrzucicie sobie tryb automatyczny, macie tylko tryb eco oraz tryb komfort. Tutaj jest troszeczkę nawiązanie chyba do Defendera, w którym także nie było żadnego trybu sportowego. A szczerze powiedziawszy, tego troszeczkę brakuje. Brakuje tej ostrzejszej reakcji pedału przyspieszenia. Brakuje delikatnie tego, żeby kierownica bardziej się zaciśniła i żeby to zawieszenie było bardziej sztywne. Niestety tego tutaj po prostu nie ma. Palanie tego silnika przez ten napęd 4x4 jest większe. Jaguar P400 robił okolice 10 litrów na 100 km i to praktycznie nieważne, co żeście robili. Tutaj średni wynik aktualnie z naszych 500 paru kilometrów zrobionych to jest 13,9. To jest naprawdę dużo.
dużo, po prostu dużo, ale aksamitność, płynność tego silnika i to wszystko, co wam daje ten silnik, wybaczam po prostu to spalanie, wybaczam. Do tego systemy autonomiczne typu Lane Assist, do tego tempomat aktywny, który zaklikujecie sobie jednym przyciskiem i w tym momencie możecie pokonywać praktycznie międzykontynentalne podróże w wygodnym fotelu, który macie. Komfortowo także przewieźć 7 osób na miejsca, które tutaj jest, i to dorosłych osób, które są w ciszy, w komforcie, czy także po prostu rozkoszując się tym pięknym systemem Meridian Signature Sound, który po prostu gra fenomenalnie. No i tak oto zaczyna się robić taki problem z tym Discovery. Parę wad jest, parę zalet także jest, ale nie zmienia to faktu, że to nadal jest Land Rover, którym się po prostu chce płynąć kolejne kilometry. No to co, koniec jazdy tym pięknym krążownikiem SOS. Trzeba to wszystko wam podsumować oraz powiedzieć faktycznie, ile takie cudo kosztuje. A kosztuje dosyć dużo, okolice od 390 tysięcy złotych musicie przygotować za najtańszą możliwą wersję wyposażenia, a taka piękna wersja, jaka stoi za moimi plecami, to jest wydatek 520 paru tysięcy złotych. Tak, prawie pół miliona za samochód, ale niestety Brytyjczycy bardzo mocno się cenią, ale cenią się ze względu na jakość wykonania, prestiż oraz to, co oferuje wam ten samochód, jeśli chodzi faktycznie o to, co macie za tą cenę. Czyli macie niesamowity samochód, który praktycznie uwielbia pokonywać trasy, uwielbia jeździć, uwielbiacie wy nim jeździć i rozkoszować się tym wnętrzem, tym niesamowitym silnikiem oraz tym, że macie praktycznie samochód do wszystkiego. Do jazdy w terenie, do odkrywania nowych miejsc oraz do podróży, które praktycznie możecie wykonywać łącznie z 7 osobami wygodnie na pokładzie. I to niesamowicie Discovery robi. Są także oczywiście wady. Silnik niestety ma dosyć dużą zamułkę. Gdzieś skrzynia biegów potrafi wbić nieodpowiedni bieg. Oraz spalanie, które jest na dosyć dużym poziomie. A, no i właśnie to, co jest najgorsze w tym samochodzie, czyli bujanie. Brak systemu aktywnego stabilizacji nadwozia niestety robi z tego samochodu dosyć mocną łódkę ze względu po prostu na to, że ten samochód się buja dosyć mocno w zakrętach. I to najbardziej mi się niestety nie podoba w Discovery. Czy kupiłbym ten samochód? Szczerze powiedziawszy, wolałbym już chyba dopłacić i zakupić jednak Range Rovera Sporta, który już jest naprawdę w podobnej cenie. Możecie już cieszyć się jednak klasą wyżej, czyli jednak Range Roverem. Czy jest to dobry samochód względem konkurencji? Tak, bo daje wam coś, czego praktycznie konkurencja nie jest w stanie wam dać, czyli unikatowość. Najczęściej po prostu ludzie będą wybierać BMW, Mercedesa czy na przykład Audi, a wy wybierzecie Land Rovera i będziecie kompletnie inni, możecie się kompletnie także wyróżnić. Po prostu także charakterem tego samochodu w formie tej brytyjskości, którą faktycznie Land Rover daje niesamowicie właścicielowi. I tak oto, moi drodzy, prezentuje się Land Rover Discovery w tej edycji gangsterskiej, która mi się niesamowicie podoba. Piękny, nowoczesny samochód z czterowymiarowymi możliwościami. A ja dziękuję serdecznie wam za obejrzenie tego materiału. Nie zapomnijcie także o subskrypcji kanału Motookiem, bo to dzięki waszym subskrypcjom my możemy wam pokazywać takie nietuzinkowe samochody, właśnie jak ten Land Rover. Dwa inne filmy w tym momencie wam się wyświetlają także do obejrzenia. Social media w formie Facebooka, Instagrama. A ja już dziękuję wam serdecznie. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!